A, dobra, lecimy, klateczka, 12 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O kurwa. Co ty nienormalny? No co? Zrobię. Robisz 12. No. A ile było? Jak wiadomo, telefon to nieodzowne narzędzie trenera personalnego. I tak każdy z was udaje, że liczy i udaje, że patrzy. Wynalazek rodzi potrzebę. Teraz każdy trener personalny, który znalazł dyplom w parce po chipsach, używa telefonu komórkowego na treningu. Jest to nieodzowna rzecz na treningu personalnym. Dlatego zapraszam wszystkich moich widzów na szkolenie z użytku telefonu komórkowego na treningu personalnym. Oczywiście poznacie techniki podzielności uwagi, jak nie zabić swojego klienta. Dowiecie się, jak asekurować jednorącz oraz jak przebywać w social media na treningu personalnym. Zapraszam wszystkich na szkolenie. Kto chce wziąć udział, proszę, oznaczajcie się w komentarzach. Pozdro, wasz trener personalny, specjalista z zakresu dietetyki, szkoleń, treningu siłowego oraz użytków steroidów Paweł. Pozdro.